Proszę Państwa, idziemy ku muzyce. Artur Krakenpol to współczesny kompozytor niemiecki, który napisał utwór na tubę i orkiestrę smyczkową. Utwór nosi tytuł Concertino i jako utwór koncertowy wybitnie ma trzy części, ewidentnie zróżnicowane w typie klasycznego koncertu, szybka, wolna. Szybka, utwór właściwie napisany przez kompozytora jeszcze żyjącego, troszeczkę pozostaje w stylu muzyki Mirosława Wskoryka, a więc pisany językiem bardzo komunikatywnym, mało zgrzytania, mało grabania, a za to dużo pięknego dźwięku. Proszę Państwa, tuba jest niezwykle rzadko występującym na estradach instrumentem koncertowym. Legendą polskiej sceny muzycznej jest Zdzisław Kielny, wybitny tubista, który nawet na tym instrumencie grał od Krzyniela. A więc da się? Da się. Proszę Państwa, jesteśmy prawdziwie dumni, że możemy dzisiaj poszczycić się z jednej strony uczniami, którzy zostali dostrzeżeni przez pana ministra Piotra Glińskiego, otrzymali tegoroczne stypendium. I właśnie ci stypendyści dziękują nie tylko pani dyrektor Skrzyniarz tu obecnie, ale przede wszystkim właśnie pani poseł swoim talentem i pracą. Tutaj pokazują, że w tej szkole rosną prawdziwe talenty. A Jan Antonkiewicz, który za chwilę pojawi się przed Państwem, jest laureatem konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, między innymi laureatem drugiej nagrody prestiżowego konkursu Centrum Edukacji Artystycznej, który jest zawsze kilkuetapowy i niezwykle trudny. Właśnie w drugim etapie tego konkursu jako utwór obowiązkowy był utwór Artura Krakenpola Concertino. Proszę Państwa, Jakub Antonkiewicz, maestro Igor Pilatuch i Orkiestra Kameralna. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dziedziczy kompozycja Ignacego Jana Paderewskiego. Fantazja Polska, pismo op. 19 tego kompozytora, to jego drugie chronologicznie napisane dzieło na fortepian i orkiestrę. Troszeczkę tam wpływał jak tam odstęp właśnie. Proszę Państwa, dzieło, które co prawda nie jest formalnie koncertem fortepianowym, bo nosi tytuł fantazji, ale takim w istocie jest, bo ewidentnie słyszymy trzyczęściowość, a nawet czteroczęściowość tego koncertu. Paderewski urodził się, proszę Państwa, na Wołyniu we wsi Kuryłówka. Jego edukacja artystyczna przebiegała głównie na początku jako prywatne lekcje, zajęcia pod kierunkiem prywatnych nauczycieli. Pojawił się w Warszawie, pojawił się u pedagogów, którzy szybko okazali się niewystarczający dla talentu tegoż wielkiego pianisty i kompozytora. Pojechał do Wiednia, do Teodora Leszczyńskiego, kiedy ten usłyszał go, tak ciężko westchnął. No nie wiem, wydaje mi się, że jest pan trochę za stary, żeby się uczyć. Ale proszę Państwa, siła woli i hart ducha spowodował, że Paderewski, który zamykał się w składach z fortepianami i nocami po kilkanaście godzin ćwiczył, doszedł do niebywałej perfekcji i kursztu. Już jego wiedeński debiut okazał się wielkim sukcesem, po którym to przyszły wielokrotne zaproszenia do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dzisiaj nazwisko Paderewski, proszę Państwa, jest stawiane na równi z Kościuszką, z Płaski. A więc bez wątpienia jeden z tych ambasadorów, którzy krzewili kulturę najwyższego rodzaju. Paderewski był nie tylko doskonałym interpretatorem muzyki Chopina, ale również fundatorem pierwszego wydania narodowego wszystkich dzieł Fryderyka Chopina, które sfinansował z własnych funduszy. Zresztą, proszę Państwa, z własnych funduszy sfinansował pomimo Mugacki, który możemy dzisiaj oglądać, prawda? Wtedy naprzeciwko Tarpakowi polecam, bo nie często mamy świadomość, że są tacy patrioci. A przecież jego działalność polityczna to nie tylko pierwsze premierostwo odzyskanej niepodległej, ale również wsparcie i przyczynienie się do tego, że prezydent Wilson uznał, że jest potrzeba integralna, żeby polskie państwo powstało po pierwszej wojnie światowej. Proszę Państwa, dzieło Paderewskiego na od pierwszych do ostatnich taktów inspirowane muzyką polską. Ale jak Państwo zwrócicie uwagę, części liryczne tego dzieła inspirowane bez wątpienia muzyką kresu. Usłyszymy tutaj bez wątpienia taką tkliwą dumkę, moi przyjaciele ze Lwowa aż sobie tam nucą. Gdzieś zasłyszane na poły nowe melodie polsko-ukraińskie. Ważne zwrócić uwagę na zabieg kompozytorski Paderewskiego, który wielokrotnie daje każdym, przed każdym jakby epizodem rodzaj cymbałów, to nawiązanie do tradycji, do muzyki kresu, gdzie cymbały stanowią integralną część kapeli muzycznej. Część pierwsza tego dzieła, dzieło jest jednoczęściowe, później przechodzące pozostałe, zaczyna się właśnie taką patetyczną, tkliwą dumką, później zacierzysty mazur i całość kończy efektowny krakowiak, finał poprzedzony, jak przystało na koncercie, kadencją pianisty. Fantazja, pismo Ignacego Jana Paderewskiego, przed Państwem stypendysta, ministra kultury, laureat wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, laureat wielorocznej edycji Bieszczady bez granic Złotego Parnasa, pierwszego polskiego pianisty, Eryk Tarpański, który pracuje pod wolnym kierunkiem. Ignacy Jan Paderewski, Fantazja Pismo. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Zapraszam na nasze kolejne wydarzenia, a będzie się naprawdę dużo ciekawych koncertów działo, między innymi tutaj nasza zaprzyjaźniona szkoła z imienia Czerwieńskiego z Krakowa przyjedzie z mszą Moniuszki. Także w roku tego kompozytora warto będzie śledzić wydarzenia,
I przychodzicie Państwo dużo podpisów, dużo ciekawych wydarzeń we współpracy z miastem w ramach Dni Polsko-Węgierskich. Tutaj w sobotę o godzinie 17 odbędzie się występ zespołu tanecznego Zawsze jak nowi z Kielcami dzielnicy Czerwę o godzinie 17 w Sembole. Serdecznie zapraszam. To by było, proszę Państwa, na tyle. Życzę pięknych wrażeń sam na sam muzyką Ignacego Jana Paderewskiego, patrioty, kompozytora i virtuosa.
Thank you.
ale córka, jako mam to wiedzieć, Elka Pańskiewicz, prosiłem o przyjaciół, a to wynika i jego młodzież, Wyspa Akademia. I pan Adolski, chciałem pan prosić, naszym przewodniczącym podziękować. Zostawmy sobie na nasze kolejne spotkania. Dziękuję za piękny wieczór.